Moi drodzy, jak te dzieci szybko rosną, to jest totalnie niesamowite. Jeszcze tydzień temu trzymałem go na rękach, a teraz już siedzi koło mnie. Zaraz mu piwko naleję. Przed nami, proszę Państwa, mecz rewanżowy. Dziękuję za prawie 4000 polubień. Znamy składy. Składy są takie, jak widzicie teraz. Czy są jakieś kontrowersje? Są. Przewidywalnie myślałem, że może Fred za Sancho, ale takie ustawienie też jest jak najbardziej ok. Wygląda na to, że gram dużo bardziej ofensywnie. Sergi Roberto podobno według gameplanu jest ustawiony na skrzydle, co jest dość ciekawą opcją, ale teraz zaczynamy. 2-2, moi drodzy, gramy u siebie. Ali, to zjadą. Masz dość przegrywania takim składem, po drugiej stronie widząc takie jedenastki? Co to k***a jest? Żaden problem, na superkońce masz dostępne końce na każdą platformę. Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Kod DEV gwarantuje 5% zniżki. Optymalnie mamy chyba obecnie najmocniejszy możliwy skład. Nie wiem, czy tutaj moglibyśmy coś zmienić bardziej na plus. My w porównaniu do Barcelony na pewno nie mamy takich problemów z kontuzjami. Jeszcze Antony co prawda mógłby wskoczyć. Teraz pytanie, czy Antony jest w lepszej formie od Sancho? No wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. To pokazuje, jak słabe jest United. W optymalnym składzie jest Weghorst. Nowa pozycja wymyślona przez Ten Haga. Weghorst to jest defensywny napastnik, bo chłop nie strzela bramek, czasem asystuje, ale w większości to jednak on jest po to, żeby ściągać uwagę obrońców, a od strzelania bramek jest Marcus Rashford. Maxi się wyrywał do tego, żeby troszkę meczu z nami obejrzeć, prawda? W porównaniu do ostatniego meczu gramy o godzinie 21, więc w tym momencie Maxiuszka... Oj! Bruno! No, druga minuta, dupsko, Barcelony płonie. A dogrywka będzie, jak będzie remis? Tak, tak, bo nie ma bramek na wyjeździe, więc jeśli będzie remis w tym spotkaniu, będzie dogryweczka. Ale kurde, ciekawe ustawienie, bo Bruno gra na skrzydle, a Sancho jest ustawiony jako środkowy ofensywny pomocnik. Nie miał przejść do tego, do United? Miał, ale nie chciał, ze względu na Ligę Mistrzów. I teraz się spotkałem z Europy. Jaki on zaciekawiony mecykiem. Czerwoni na. Aaron! Ojoj, ktoś tu jest chyba jednonożny, panie Aaron. Weghorst. Widziałeś jaką kartę dostanie FIFA? Jaką? Przeudawnie będzie właśnie on w overallu 90. Chłopie, ale jakie stacje on tam ma porąbane. On przecież on jednego gola człowieku szczelił. Haaland z Manchesteru United trochę. Patrz, chłopie, Sergi Roberto na 9 gra jednak. Lewandowski rozgrywa, Roberto 9, stary, to jest zaskoczenie w ogóle. To jest punkt taktyczny Xaviego. Stary, żółta kartka. Do Martineza z takim faulem. Pilnej kości, wariacie, nie? Dobrze, but. Stary, patrz, Boże, go piłę dał z pierwszy, co jest? Holenderski Xavi. Zaskakuj po. A Maxiu dostanie jakieś chipsa? Zobacz co mamy. Truskawka, jabłko, banan. Roberto, to fał. Wyjazd. Oj, dobra, Bruno, to nie. Łoj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 
mundialu z tymi karnymi. De Gea to zbyt wiele tych karnych nie wyciąga, ale może tym razem? Kurde, po ręce. Zajebiście to wyszło. Kurde, unlucky, nie? No jest De Gea na siebie zły, w sumie to się nie dziwię, bo był naprawdę mega blisko. Oj, kontuzja Barbarcika. Czy to była celebracja z tymi plecami? Celebracja. Tak, takie coś? Oj, nie, to jest kontuzja przecież. Coś tam chyba z żeberkiem. Nie wiem, no z tym rzutem karnym troszkę kontrowersyjna decyzja moim zdaniem, no ale mówię, delikatnie to może być przekłamane przez to, że jestem kibicem United. Zaczynamy podobnie jak ostatnio, oby szybko odpowiedź. Młodek już się spadł, no? Nie, spoko, jest git. Zdarza się, nie? Jakby tak wygląda piłka nożna. Na początku przegrywasz, na końcu wygrywasz 2-1. Kurde, na razie to Barcelona ładnie w środku pola gra. Bardzo ładny. Bez Fediego i Nawiego. No ale wiesz, stary, to też nie oznacza, że jak oni ci wpadną, to masz jakieś zmiany na minus, nie? No Kessie to jest chłop, który trzymał cały środek Milanie. Swego czasu zajebiście rozchwytywany zawodnik. De Jong, jeden z lepszych środkowych pomocników w lidze. Na świecie. Jak nie na świecie. To nie jest godzina dla niego do oglądania meczu, nie? Papa, zrób. Idziemy odnieść do mamy. Papa. O, pięknie. Piękna kulturka. Kurde, brakuje mi Harry'ego Maguire'a w tym zespole. Nie powiedział żaden kibic Manchester United nigdy. Chyba Xavi znalazł koncepcję na United, jakby nie było. Grają zajebiście szeroko, co chyba troszkę zszokowało skład Manchester United, no bo jednak Barcelona to troszkę taka klepka na kilku metrach, a jednak w tym momencie to oni grają naprawdę zajebiście długimi piłkami. Ej, panowie, ale ktoś do piłki niech wyjdzie, czemu on sam się cofa pod bramkę praktycznie? Kurde, jak De Gea gra piłkę nogami, to trochę taki obstrany jestem zawsze, nie? No bo on strasznie źle gra nogami, właśnie to jest problem. Rashford trochę właśnie niewidoczny, ty zapomniałem o jego istnieniu w ogóle. Totalnie niewidoczny w tym meczu. Topowych napastników ocenia się po tym, że na przykład nie widać ich przez kilkadziesiąt minut, po czym nagle strzelałem bramkę. Dokładnie no. Tak może być z Rashfordem, nie? A lewego jadą za to. Lewy to jest taki trochę tapin master. Już zweryfikował ten śmieszny klubik. Strzelił z karnego, no to nie jest to do końca tapin, ale jest rzut karny, jakby nie było, więc... Kurde, Barcelona na razie bardzo mądrze gra.
Okej, okay, no ciekawe zagranie w sumie, ale... No expected goal tutaj wydaje mi się, że to będzie taka maksymalnie 1000. No ale próba ciekawa, jakby nie było, nie? Ej, ten Balde, jaki on gra mecz, masakra! Wód, dawaj wód, dawaj wód! Ile to miał pace'a w tej FIFA? 90. To z dupy trochę wyciągnięty to jest. Sędzia, ty chłopie na ała gwizdzisz, co ty robisz w ogóle, gościu? Kłopoty troszkę w Manchesteru. Kłopoty Marcina Neymana. Chciałem powiedzieć, że oni grają lepiej jak u siebie. Sancho gra strasznie zły mecz. Jego słaba dyspozycja w tym meczu strasznie zabija naszą ofensywę, bo w tym momencie on co dostaje piłkę, to ją traci. Ja pierdoliłem, stary, że jak on dostaje piłkę, to jest chłopie jeden wielki strach. Ja pierdolę. Mówiłem, stary, ja mówiłem. Chłopie, co ty robisz? Ale ja mówiłem, jak De Gea dostaje piłkę, to jest jeden wielki strach. On gra tak chuj z nogami. Jak nie wierzę, nie potrafisz, to wypierdol to, chłopie. W pierwszej połowie, oprócz tej sytuacji, Bruno, jesteśmy totalnie bezproduktywni w ofensywie. Przerwa, ogarnąć dupę. Oby Erik tutaj coś pozmieniał, bo mamy potężne kłopoty w tej chwili. Bliżej lepsze grają. Za mnie! O, wód na ławce! Erik ten jak pokazał giga cojones, ale jaka zmiana? Jedziemy z tym! Antony, jak wracać, stary? Jak wracać, to właśnie w taki sposób. Brameczka, asysta, obojętne. Coś musisz, stary, dorzucić tutaj do koszyczka. Mimo tego, że przegrywamy, to mam dobry humor. Może dlatego, że za Erika bardzo często po prostu są bardzo dobre zmiany przede wszystkim i zawsze zespół walczy do końca, nie? Czemu? Pogodziłeś z przerwaną od 3 miesięcy. Defensywnie powinniśmy ucierpieć, bo defensywny napastnik szedł z boiska, ale ofensywnie powinno być lepiej. O! Frederick, kurwa! Frederick! Tak jest! Woo! 2 minutki po zmianie, ja mówiłem! Zawsze jak jest przerwa i zawsze jak gramy lipę, nadchodzi zmiana i na pewno zawsze coś się dzieje na plus. Brawo! Ale wykończenie od Fredzika, słabszą nogą, bardzo ładne. Herbatka, gazowana. Maxiu, jutro biedny w żłobku będzie niewyspany, bo stary ogląda mecz. Antony! 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 Kurw! Christiansen, co za interwencja, ja pierdzielę. Na razie zmiany bardzo mocno na plus. Ej, Antony, na razie fajna zmiana. Może za wiele nie dał w tej akcji bramkowej, ale troszkę ożywiła, tak jakby nie było. Antony, Rogalik. Ale się dokręcała pięknie, ajajaj, szkoda, że... No nie dokręciła się pięknie i może trochę szybciej. Witamy panie Fergusonie, witamy bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Fredzik, jak ładnie pociągnął! Rashford! Kurde, czemu tam nikt nie leciał na długi? Ja pierdzielę, ale Fred porobił teraz. Oj, co to za dymy są, halo? Czemu ty nie śpisz, chłopczyku? A jak ty do żłobka pójdziesz jutro? Będą żółte kartki, dla kogo? Ło, chłopie, co ty ciperki mi sobie zjadł? Żółta dla Bruno i żółta dla Busquetsa chyba, tak? Ale za co tutaj ten? Ajajajajaj, za to! No trochę niefajne zachowanie ze strony Bruno. Wątpię, że zrobił to celowo, nie? I że specjalnie dają go nabił. Ej kurde, United ma zajebiście dobry fragment teraz. Rafinha w porównaniu do tamtego meczu, trochę dramat. Jaki paralityk. Ej naprawdę, mega średnio gra. W tamtym meczu totalna topeczka. Najlepszy zawodnik na boisku, a tutaj niewidoczny. Nie ma spalonego, Antony ładnie. Mamy dużo ludzi w polu karnym. Po co ten strzał? Ile on 100 milionów kosztował, czy ile? Ta, 100 milionów. Siadę tu. O! Wow! Ale fart teraz. Zajebista akcja. Kto taką piłkę dał w ogóle? Kurde, ale fart, że jakby spod siebie uderzał. Tako, że już głowę musiał odchylać do tyłu. Kessie będzie ze strzałem. Dobrze, że tego nie wypluł, nie? Ale Kessie robi robotę w tym meczu, masakra, nie? Ale Robercik znowu nie widział się trochę, nie? Rameczkę strzelił, strzelił. Fred. Fred. Tata. Papa. Pięknie! I ten hack we trust, jak to mówią, ale Dalot defensywnie troszkę gorzej wyglądał od Wan-Bissaki, ale za to wygląda lepiej ofensywnie. Garnacho za Sancho. Dobra zmiana. Przy takim wyniku, proszę państwa, mamy dogryweczkę, nie? Ferran Torres. 20 to jest Sergio Roberto? Tak. 1-0 lek prowadzi. Co ty gadasz? Polska góra, Maxiu! To nie jest za czerwoną kartkę, moim zdaniem. No, wiesz, to jest... Gdyby to było bez piłki, bo tam piłka, jakby noga poszła po piłce na kostkę, to wtedy jest czerwono. No ale Robercik już mi się nie podobasz. Bruszek zjedzony. Antony! Tak!
Ja mówiłem, moi drodzy, to jest Old Trafford, nie? Od kiedy przyszedł ten Hag, wróciła magia tego stadionu. Naprawdę, to stwierdza. To nie jest stadion, na którym wchodzisz, po prostu ładujesz bramkę i wygrywasz. Tylko to stwierdza. Na której nie możesz być pewien wygranej do momentu, w którym sędzia nie zakończy meczu. Rafinha za Fatiego? Dobra zmiana w sumie. Obok! Ty, to wyglądało jak w siatce! Tak, tutaj powinien być rzut rożny. Czyściutko Martinez, co Lewandowskiego zniszczył. Jak tam, Robercik? Nie ma lekko, co? Na czas będą grały pały teraz w United. Ale stary zobaczyk, Jarochu jest silny, że Rashford się w niego wpieprzył i to się od niego odbił. Masakra. Ja Marco Alonso! Za Roberta, na dziewiątkę. Za czwórkę. Araujo? Xavi w każdym meczu musi zaskoczyć zmianą, nie? Co to jest w ogóle za zmiana, że Marco Alonso wchodzi za Araujo? Nie rozumiem tego totalnie. Chodź do mamusi, już idziemy tak spać, tak? Zresztą była dziewiątka, człowieku. 5 minutek. I Barcelona robi bye bye. Masz, będzie McFred chyba. McTominay kiedyś zrobi taką zmianę, że właśnie wszedł i od razu dostaje czerwoną kartkę, zrobi chwilę później, więc GG Rashi, GG. Pięknie, Barola, ale interwencja, ja pierdzielę. Jeszcze utrzymana piłka, pięknie. No co? Dobrze. Śmieć Portugalii leży, żeby cię chłopiec pociąg potrącił. Wiesz, można skupić się na lidze, nie? Proszę. Lewy. Rafi Varane. Pierdolto! Nie trafił dobrze! Real Madryt, dziękuję wam za Casemiro i Varana. Totalnie topowa interwencja. Minutka, proszę państwa, chłop nas uratował w tej chwili. Biegnij, no ty debilu! M2, M2! Bruno, ty masz chłopę żółtą, pamiętaj. McTominay, ty nie masz żółtej. Nie, ty kontro! Jeszcze, z kontrą. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Dobra, koniec, skończ to. Kurde! GG! To było naprawdę zajebiście dobre spotkanie. Jeśli chcielibyście obejrzeć kolejną reakcję na kolejny mecz, który odbędzie się już w kolejnej rundzie, to naprawdę zapraszam do ustawienia łapki w górę. GG, panie Eriku! GG! Siema!